Szanowni Państwo, witam na naszej konferencji prasowej. Nazywam się Jakub Trendewicz, jestem koordynatorem tęczowej wiosny w Toruniu, Grudziądzu i okolicach, a także inicjatorem uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+. Dwa dni temu Rada Miejska Grudziądza podjęła bardzo odważną i odpowiedzialną decyzję, ponieważ przychylnie spojrzała na nasz wniosek i przyjęła uchwałę solidarnościową z osobami LGBT. Jest to drugie miasto w województwie, które zdecydowało się na taki krok obok Bydgoszczy. Jest to dla naszej społeczności, osób LGBT+, osób dyskryminowanych, bardzo ważny gest, który pokazuje, że władze miejskie są otwarte na różnorodność, są tolerancyjne i wolne od przemocy i nienawiści. Grudziądz zobowiązał się, że będzie prowadzić politykę z dala od uprzedzeń, z jakiegokolwiek powodu czy cech innych ludzi, że nie będzie nikogo dyskryminować w życiu publicznym. I o ile oczywiście potrzebujemy wielu zmian krajowych, ogólnopolskich, zmian w prawie, czy wprowadzenia związków partnerskich, wprowadzenia mowy nienawiści do kodeksu karnego, to jednak takie gesty solidarności, także ze strony władz lokalnych, są bardzo potrzebne. Około 1/3 powierzchni naszego kraju to są strefy anty-LGBT. Dlatego tym bardziej się cieszę, że Grudziądz jako miasto postępowe przyjęło deklarację solidarnościową z nami, z osobami LGBT i pokazało, że Grudziądz jest miastem przyszłości. Teraz proszę o głos działaczkę Młodej Lewicy, Kingę Habas. Szanowni Państwo, chciałabym poruszyć temat codzienności młodych osób należących do społeczności LGBT+. Jak wiemy, na świecie od lat występują różne zainteresowania seksualne, romantyczne, a także różne identyfikacje płciowe. Dzisiaj młode osoby, głównie młode, nieheteronormatywne oraz niecispłciowe, przerywają swoje milczenie. Zaczynają mówić głośno i z dumą do społeczeństwa, że także istnieją, że im także należą się podstawowe prawa człowieka oraz godne i bezpieczne życie. A w Polsce jest im to uniemożliwiane, a wręcz odbierane. My jako ludzie różniliśmy się zawsze. Różnimy się teraz i różnić się będziemy. Mamy różne kolory skóry, różne kolory oczu. Mamy różną budowę. Każdy z nas jest indywidualną jednostką, inną, wyjątkową. Dlaczego więc społeczeństwo daje sobie niepisane prawo do dyskryminacji, do komentowania, do szykanowania życia innych, życia młodych ludzi, którzy dopiero uczą się jak żyć, kształtują swoją osobowość i swój charakter. Młodzi ludzie mają w tych czasach ciężko. Jesteśmy zostawieni sami sobie. Świat dorosłych nie zwraca na nas uwagi. Nie słuchają naszych potrzeb, nie słuchają naszych problemów. Nikt nie przygotowuje nas do życia w dorosłości, do wymagań współczesnego świata, a tym bardziej do przyszłego. Osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe, osoby młode, mają jeszcze trudniej. Na co dzień borykają się z szykanowaniem, z wyzwiskami, z żartami na ich temat. Padają ofiarą przemocy fizycznej. Nie są akceptowane. Aż 80% osób w wieku nastoletnim ze środowiska LGBT+, jest nieakceptowanych przez swoje rodziny. Nie mogą zaznać spokoju ani na ulicy, ani w szkole, ani we własnym domu, tam, gdzie powinny być najbezpieczniejsze. Do czego może takie coś prowadzić? Wszechobecna przemoc fizyczna i psychiczna. Przede wszystkim do bardzo poważnych problemów psychicznych, zaburzeń, chorób, do myśli samobójczych, do działań autodestrukcyjnych i autoagresywnych. Czy tak właśnie powinno wyglądać życie kogoś, kto jest po prostu inny? Młodych osób przede wszystkim. My, jako społeczeństwo, mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i troskę młodemu pokoleniu. Mamy zadbać o to, by wyrosło na mądrych i zaradnych ludzi. Możemy zyskać to tylko i jedynie poprzez pełne wsparcie i zrozumienie. Musimy z tymi ludźmi rozmawiać, pokazać im, że są ważni, że ich zdanie się liczy, że ich potrzeby są równie ważne jak potrzeby osób dorosłych. Uchwały solidarnościowe, takie, jaką przyjął Grudziądz, są właśnie bardzo ważnym krokiem ku temu. Krokiem ku temu, by w Polsce wszyscy byli równi wobec prawa i wszyscy ludzie byli równi sobie, aby każdy czuł się bezpiecznie i mógł żyć tak, jak chce, bez względu na to, jakie rzeczy wyznaje i jakim jest człowiekiem. Dziękuję. Dziękuję i teraz proszę o głos Rafała Hajtka, koordynatora wiosny w Grudziądzu. Przyjęta przez Radę Miasta uchwała solidarnościowa z osobami LGBT jest bardzo dobrym i dojrzałym sygnałem dającym głos, że nie ma miejsca właśnie w naszym mieście na homofobię.
dającym szansę na stanie się, żeby miasto było po prostu przyjazne. Fala hejtu, która wylała się w mediach społecznościowych po głosowaniu, jest świadczy o tym, że jest grupa ludzi, która jest niedojrzała, niedorosła do tego, żeby mieszkać razem w cywilizowanym społeczeństwie i stanowczo zasługuje na potępienie. Miasto dzięki tej uchwale zyska na mapie Europy miejsce miast tolerancyjnych, przyjaznych. Dzięki temu do takich miast chętniej przyjeżdżają turyści, młodzież chętniej się chce się uczyć, zyskają lokalni przedsiębiorcy.